Państwo, Szanowny Panie Prezydencie, Szanowni Państwo. Natomiast proszę zrozumieć, nie da się dzisiaj przyjąć Ukrainy do sojuszu na pełnych warunkach i ja mówię to Państwu z całą odpowiedzialnością również jako prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ gdyby dzisiaj Ukraina została przyjęta na pełnych warunkach, na pełnych prawach członkostwa do Sojuszu Północnoatlantyckiego, to należy zakładać, że tego samego albo następnego dnia wystąpiłaby o zastosowanie artykułu 5, czyli o kolektywną obronę. I gdyby sojusz miał zachować się tak, jak powinien się zachować w takiej sytuacji, to musielibyśmy wysłać naszych żołnierzy na front. Tak jak wszystkie inne państwa sojuszu. Taki jest fundament z naszego punktu widzenia Sojuszu Północnoatlantyckiego. Najważniejsza gwarancja bezpieczeństwa. To dlatego jesteśmy w Sojuszu Północnoatlantyckim, że on właśnie to gwarantuje. Gdybyśmy dzisiaj mieli dać tą gwarancję Ukrainie, polscy żołnierze musieliby jechać na front. Ja jako prezydent takiej decyzji podjąć bym nie chciał.